Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to otrzymasz skina Midas'a cienia na swoje konto w Fortnite. Ale jeszcze na wstępie chciałem Wam przypomnieć, że nadal trwa konkurs na 17 tysięcy fałdolców. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, jak wziąć udział i tak dalej, to koniecznie zapraszam Was do opisu, ponieważ tam macie film z właśnie wyjaśnieniem, co i jak. Także Was tam zapraszam i życzę każdemu powodzenia w konkursie. Siemano mordeczki, z tej strony Jahekso. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród dla każdego w Fortnite. ten film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i przy okazji możesz też paść na mojego Instagrama, bo tam niedawno pojawiło się nowe zdjęcie, także fajnie by było, jakby się polubił, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Ok, także pierwszą darmową nagrodą na naszej liście są to darmowe style do postaci. No i generalnie, między innymi, style otrzymały takie postacie jak Jack Gordon, czy chociażby pani Pudełko, jak i też pan Pudełko. No i generalnie, każda osoba, która jakiegoś z tych skinów posiadała, no to właśnie otrzymała yy, po prostu dodatkowy styl, także wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko. Teraz przejdźmy sobie do drugiej darmowej nagrody, i jest to darmowa nagroda do odebrania dla dosłownie każdego, a najdokładniej darmowe malowanie. No, i wystarczy, że wpiszemy po prostu kod na stronie Epic Games. A najdokładniej, na samym początku, musimy przejść sobie w stronę Epic Games i tam przejść w zakładkę zrealizowania kodu. No i tam musicie wpisać kod, który jest podany w opisie. No i wyświetla Wam się też teraz na ekranie. Jest to kod na darmowe malowanie. Jeżeli go wpiszemy i klikniemy zrealizuj, to wtedy po prostu otrzymamy właśnie to darmowe malowanie na nasze konto. Także wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko i polecam to zrobić, gdyż w przyszłości to malowanie może być unikalne. Także teraz porozmawiamy sobie troszeczkę na temat Midasa cienia. Także jeszcze nie ma go w grze, lecz jest kilka sposobów, żeby zagrać nim chociażby przez chwilę. Także pierwszym takim sposobem jest to ustawienie sobie skina Mystic. Następnie wyeliminowanie naszego Midasa i użycie właśnie specjalnej emotki. Wtedy będziemy się mogli w niego zamienić chociaż na chwilę, ale jeżeli po prostu zaatakujemy jakiegoś gracza, no to niestety, ale automatycznie po prostu powrócimy do stroju Mystic. No i kolejnym sposobem jest to właśnie prywatny serwer. Ostatnio jest naprawdę dużo prywatnych serwerów, no i po prostu jest tam ten skin, no ale nie możemy nim grać, lecz możemy mu się tylko i wyłącznie przyjrzeć. No i generalnie ten skin w plikach gry nazywa się jak na razie TBD. No, i w sumie to tak naprawdę tyle. Nie jest on dokończony. Tak samo jak i również ikona tego skina również nie jest dokończona. Także po prostu wydaje mi się, że ten skin będzie do kupienia niedługo albo będzie darmowym stylem do Midasa, ale musimy jeszcze trochę poczekać. Kolejną darmową nagrodą na naszej liście są to darmowe nagrody z Halloween. No i po prostu tam za ukończenie wyzwań otrzymujemy darmowe nagrody. No i ostatnimi już darmowymi nagrodami. Będą to nowe skiny do Bambików, gdyż ta nagroda jeszcze w grze się nie znalazła. No i generalnie najprawdopodobniej pojawią się one dopiero w sezonie 5. Ale jest ich naprawdę sporo i w następnym filmie możliwe, że wam je pokażę. No i po prostu co? Wydaje mi się, że jak najbardziej spoko. Ja byłem Hexo. Dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.